No, wiesz, pożyczyłem go. Tak. Byłem strażnikiem w Nowym Jorku, ale rzuciłem tę robotę. O, pewnie nie lubił pan tego zajęcia. Nie, uwielbiałem to. Tylko trochę się ostatnio grzecznie poprawiało. Czym się pan teraz zajmuje? Powiedzmy, że projektuję różne rzeczy i sprzedaję je. Jest pan wynalazcą. No tak, tak, jestem wynalazcą. Wymyśliłem... Rakietę kosmiczną? No nie. Hydroplan. To może sterowiec. No nie, lotnictwo to nie moja działka. Zajmuję się drobiazgami. Wymyśliłem fluorescencyjną latarkę i takie tam gadżety. Lubi pan swoją nową pracę? Tak, lubię. Bardzo ją lubię. Jest fascynująca. Co? Sprawia mnie pan zdumienie. Jeśli to pana nie bawi, to po co to robić? Jak to? Bawi mnie, przecież powiedziałem, że... Wiem, co pan powiedział, panie Daly, ale widzę przed sobą człowieka, który zupełnie stracił ikrę. Pan nie straciłem. Nie, bzdura, mam ikrę. Wie pan, dlaczego zostałam pilotem? Nie, nie wiem. Żeby mieć frajdę. To jedyny powód, żeby coś robić. Przedmetne gołębie, opędzić się nie można. Najwyższy czas sprawdzić, jak się zjeba Wielka Unia. Zawsze powtarzam, nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś. Ludzie mogli bezczynić się na pański widok. Jak to? Zapewniam pana, że nie jestem dziwadłem. Nie, nie o to mi chodziło, panie prezydencie. Niech ci się przyjrze, malutki.